całej społeczności zespołów agrotechnicznych w Ruszycach dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na inaugurację obchodu 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, patrona naszej szkoły, rolnika, społecznika, polityka, jednego z ojców polskiej niepodległości. Przesłanie Witosa jest nam szczególnie bliskie, o czym świadczy dzisiejsza uroczystość i cały szereg kolejnych zaplanowanych przedsięwzięć szkolnych oraz obecność tak znakomitych gości przed tablicą poświęconą pamięci Witosa. Prosimy o złożenie kwiatów. Części artystycznej apelu z okazji 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Ludowy klimat uroczystości prowadzi nas melodia, która być może towarzyszyła naszemu bohaterowi od najmłodszych lat w rodzinnej podtarnowskiej wsi Wierzchosławice. Corocznie dzień 21 stycznia odsyła nas w przeszłość, do roku 1874,
kiedy wierzchem łowickim przysiłku dwudniaki w biednej chałupie w rodzinie Katarzyny i Wojciecha Witosów urodził się ich najstarszy syn. Jak się wkrótce okazało, zupełnie nietuzinkowy człowiek, kochający swoją wieś, włościan, władzę, kobiety, a przede wszystkim ojczyznę. Wielki patriota, który mawiał: nie ma sprawy ważniejszej niż Polska. Działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier międzywojennej Polski. Nasz patron, Wincenty Witos. Inna jego wypowiedź, zaczerpnięta z listu do wnuka, stała się myślą przewodnią naszego dzisiejszego spektaklu. Prawdę mówić, prawdą się kierować, prawdy żądać, prawdy dochodzić. Zapraszamy do obejrzenia programu inspirowanego tymi właśnie słowami Wincentego Witosa. Jego niewiarygodną wprost biografią oraz niełatwą historią Polski na przełomie XIX i XX wieku. Hej, jak się masz? Dawno cię nie widziałam. Wiesz, ostatnio rzadko bywałem w szkole. Miałem ważniejsze sprawy do załatwienia. Co ty powiesz? A jak tam oceny na semestr? Słyszałam. Matematyka, historia i reszta. Już zacząłeś poprawiać wszystkie jedyneczki? Jasne, co do jednej. Bo przecież takie to łatwe. O matematyce nawet mi nie wspominaj. A inne przedmioty? Muszę przygotować prezentację z historii. A po co historyczce taki bubel jak twoja prezentacja? Chyba tobie jest bardziej potrzebna, żebyś cokolwiek wiedział. Przyznaj się, leżysz z historii. Co się głupio pytasz? Może ci pomóc? Nie. Idź już. Daj mi pomyśleć. Ech, a to złośliwy kujon. Akurat zgodzę się na jej pomoc. Będzie mi potem do końca życia wypominała. A tak swoją drogą, to pojęcia nie mam, jak się za to wszystko zabrać. Miałem tu gdzieś ten temat. Pięć miłości Witosa. A kto to w ogóle jest ten cały Witos? Już mi się spać chce. A może tak zamiast do biblioteki w sklepie mi się zaszyć? Gdzieś w kącie? Poznajesz mnie, chłopcze? Można spocząć na krześle? Widziałam pana na portrecie w auli. Tak, od niemal 40 lat patronuję twoje szkole, a ty niewiele o mnie wiesz, jak słyszę. Mam się zajmować pana życiorysem? A może jeszcze brać przykład czy coś? Jest pan na portrecie, wiadomo, celebryta. Musiał pan mieć łatwe życie, a ja mam same problemy. Jak mówisz, celebryta i łatwe życie. Gdybyś był 150 lat temu na moim miejscu, może oceniłbyś mnie inaczej. Dlaczego? Moich rodziców nie było stać na żadne fanaberie. Mieliśmy tylko dwie morgi ziemi. Byliśmy naprawdę biedni. Ja i moi dwaj bracia czasem całymi tygodniami nie widzieliśmy chleba. Pracy tylko nigdy nie brakowało i to od najmłodszych lat. Chłopskie dzieci tu, na naszym terenie. Do szkoły odprowadzano jedynie zimą, jak najpóźniej. No i po ostatnich robotach gospodarskich. Sam zacząłem naukę w wieku dopiero 10 lat. Szybko okazało się, że lubię czytać, a do tego byłem jedyną czytającą osobą w całej rodzinie. Miałem też dobrą pamięć, byłem najlepszym uczniem w całej szkole. I nie mogłem jej ukończyć. 4 zimy nauki w szkółce ludowej w Wierzchosławicach to całe moje formalne wykształcenie. I został pan tak znaną i cenioną osobą. Jak to możliwe? Pracowitość połączona z ambicją i wytrwałość w dążeniu do celu to cała tajemnica. Czytaj, dużo czytaj, a wszystko osiągniesz. I pamiętaj o jednym.
o miejscu, z którego wyszedłeś. Kochaj je i dbaj o nie, tak jak ja kochałem moje Wierzchosławice. Wiesz, że przez 23 lata byłem tam wójtem, gdy budowano wtedy we wsi młyn, dom ludowy, poprawiono stan dróg, przeprowadzono prace melioracyjne, rozwinął się ruch spółdzielczy i wiele, wiele innych. Chciałbyś jeszcze o coś zapytać? Podobno był pan niepokorny i niezależny. Ja też mam z tym problem. Tak mówią. Dobrze jest mieć własne zdanie i nie ulegać wpływom. Dobrze jest też poznać prawdę o kimś, zanim się go oceni. No a potem, jeśli trzeba, tę prawdę bronić. To wszystko, nic innego. Teraz pisz, opowiem ci coś o sobie. Tak. Rodzinna pieśń to pierwszy z wielkich życiowych pas bohatera dzisiejszej uroczystości. Ale ta niegasnąca sympatia objęła z czasem cały stan Włościanki. Poprawa jego losu stała się celem Witosa. Jako zdolny samouk dużo czytał na ten temat. Prenumerował czasopisma takie jak Kontrowersyjny, bo antyklerykalny, Przyjaciel Ludu oraz Wieniec i Pszczółka. A później sam pisał do nich artykuły pod pseudonimem Maciej Rydz. Był aktywnym działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego, a dzięki popularności zdobytej wśród chłopów oraz uznaniu zasług dla rozwoju stronnictwa został wybrany do Rady Naczelnej Ugrupowania. Funkcję prezesa PSL pełnił Witos aż do śmierci 31 października 1945 roku. Jak oceniają historycy, to właśnie Witos doprowadził do unarodowienia chłopa polskiego II Rzeczpospolitej. Prowadził warstwę chłopską z rozbudzoną świadomością kulturową, polityczną, gospodarczą do życia społecznego kraju. Dzięki niemu chłopi stali się nareszcie współtwórcami państwa polskiego. Pozostajmy w klimacie ludowym jeszcze przez chwilę. Radujmy się teraz, Panie, dzięki za ten dzień.
własnym gospodarstwem w skale modernizowanym i świetnie utrzymanym oraz poza Włościanami, żywiołem Wincentego Witosa była również władza. Wielokrotnie zajmował eksponowane stanowiska państwowe, obejmował urząd premiera w latach 1920-23 oraz 26. I nigdy nie był to czas łatwy dla Polski. Najpierw wojna polsko-bolszewicka, później głęboki kryzys gospodarczy kraju. Wreszcie przyjęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego w wyniku zamachu stanu. Można przysiąść na chwilę? Marszałek Piłsudski? Tak, chłopcze. Widzę, że poznajesz życie premiera Witosa. To się chwali. Znałem go. Czy mógłby mi pan powiedzieć coś o Wincentym Witosie? Muszę zebrać materiały do prezentacji. Mam trochę kiepską sytuację w szkole. Kiepską sytuację, chłopcze, to nie premier Witos. Kiedy tuż przed decydującą bitwą warszawską w sierpniu 1920 roku złożyłem na jego ręce rezygnację ze stanowiska naczelnika państwa, a także naczelnego wodza. I zostawiłem go na kilka dni samego z tym całym bolszewickim bałaganem. I chociaż nie było nam zawsze po drodze razem, muszę przyznać, że jako szef obrony narodowej dobrze sobie radził. Co chciałbyś wiedzieć? Czy Witos powiedział komukolwiek o mojej dymisji? Nie. Nie powiedział. Nie przyjął jej. Zanotuj to i zapamiętaj. A jakie jeszcze stanowiska zajmował Wincenty Witos? Był posłem na Sejm Krajowy Galicji. Stanął na czele powołanej w Krakowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej do spraw zakończenia wszelkich stosunków prawno-państwowych łączących Galicję z Austro-Węgrami. Był posłem pierwszego Sejmu Ustawodawczego odrodzonej Polski. Wiele tych funkcji było. Jeśli Wincenty Witos tak dobrze sobie radził, ktoś docenił jego pracę dla Polski, prawda? Kto chciałby pracować bez nagrody? O prawdę pytasz? Otóż prawda chłopcze była taka, że najpierw za zasługi doceniał go sam, przyznając mu Order Orła Białego w 1921 roku. A niedługo później, kiedy Witos stanął przeciwko mnie na czele opozycji, nasza współpraca dobiegła końca na zawsze, a drogi się rozeszły. Witosa pozbawiono odznaczenia, aresztowano. Czekał go proces i wyrok. Później emigracja i choroba. Zmarł w roku zakończenia II wojny światowej. Polityka to twarda i niewdzięczna gra. Zanotuj to i zapamiętaj. To było kolejną miłością Witosa. Powieszał w Pawicach, Włościanach i władzy. Zajmując wysokie stanowiska państwowe, działając na rzecz chłopów, dbając o własne gospodarstwo, Witos lubił być zwykłym człowiekiem i od czasu do czasu mógł wieść życie rolnika. Tak pisał o nich w pamiętnikach zatytułowanych Moje wspomnienia. Czas płynął jak zawsze, zmieniały się tylko pory roku, jak godziny na zegarze. Lata dziecięce, zabawy, utrapienie, niedostatek, praca, dorobek, lata dojrzałe i kłopoty nowe, orki i zasiewy, żniwa i młoty, szczęście i zawody, wesele i smutek, urodzaj i klęski, pogoda i burze, grady i powodzie były tak zwykłe, że rychło z pamięci uciekały. W życiu Witosa były również kobiety, ale sprawił, że wszystkie nosiły to samo imię – Katarzyna. Czy mogę się przysiąść? Niech zgadnę. Znajoma premiera Witosa. No, rzec by tak można. Zbierasz materiały do pracy o Wincentym, kochaniutki.
To słuchaj, bo sporo wiem. Chcesz posłuchać o wszystkich Katarzynach w jego życiu? Pierwszą była matka, Katarzyna Stroga. Rozpoczęła, kiedy ojciec zdobył parę groszy na używany mundurek szkolny i mógł kupić gdzieś stare buty, by wyprawić 10-letniego już chłopca do szkoły. Nie widziała takiej potrzeby. Wolała, żeby nadal pomagał w gospodarstwie albo pracował z derwalami w lesie. Po obowiązkowej służbie w armii austriackiej Wincenty ożenił się z Katarzyną Tracz, która wniosła mu w posagu kilka hektarów ziemi i w rok po ślubie obdarzyła jedyną córką, Julcią. Później piękna Julia Witosówna zostanie matką Joanny i Wincentego, wnuków premier. Była jeszcze inna kobieta. Katarzyna Świątkówna, nazywana miłością życia Witosa. Zachowało się 130, słownie 130 listów premiera do tajemniczej adresatki, którą on sam nazywał uparciem w trudnych chwilach. No, ale pisz tam. Wincentego Witosa. Przy miłości Witosa pozwolisz? Uważał, że wolna i niepodległa jestem największym i najcenniejszym skarbem każdego człowieka. Kiedy mnie nie było, nakazywał dążyć do mnie. Kiedy przyszłam, pracować dla mojego dobra. A kiedy tego potrzebowałam, bronić mnie za wszelką cenę. Poświęcił mi całe życie, ponieważ był przekonany, że to życie jest dla ojczyzny, a nie ojczyzna dla życia. Wierzył, że będę trwać wiecznie i nie ma sprawy ważniejszej niż ja. Rozumiesz? Nie ma sprawy ważniejszej niż ja. Byłam jego nadzieją i jego marzeniem. Pisz, pisz i zapamiętaj.
Kiedy mnie znajdzie. Kończę notatki do prezentacji o premierze Witosie. Żartujesz? Pokaż. Sam to wszystko wyszukałeś? W sumie to nie jestem pewien. Przy tym stoliku działo się dzisiaj coś niezwykłego. On ma jakieś historyczne właściwości. Przyciąga tych, którzy mają z historią wiele wspólnego. To jakim cudem ciebie przyciągnął? Przesadziłeś z energolami od rana, co? Nie, chociaż pierwszy raz napisałem coś bez kopii w klei. Jakby ktoś dyktował. Dobra, pokazuj to arcydzieło. Co my tu mamy? Zostało do wymyślenia właściwie tylko zakończenie. Czyli co? Wiedziałbyś, gdybyś szczęściej w szkole bywał. Choćby na święcie szkoły w październiku. Pisz. Poznaliśmy pięć największych miłości Wincentego Witosa, patrona naszej szkoły. Jednego z ojców Polski Niepodległości, którego 150. rocznicę urodzin właśnie obchodzimy. Niełatwa, prawdziwa historia jego życia nierozerwalnie splotła się równie skomplikowaną i często tragiczną historią naszej ojczyzny z przełomu XIX i XX wieku. Pamięć o tym, że nie był tragiczną historią naszej ojczyzny, portretu Auli, ale człowiekiem takim jak nasi uczniowie, pełny najróżniejszych emocji, utalentowanych i bardzo pracowitym. Pamięć o jego ambicji, wytrwałości w dążeniu do celu, niezłomności w najważniejszych sprawach. Niech nam zawsze towarzyszy. Mój plan prezentacji jest już gotowy. Może jakoś biegnę z kłopotów. A tak swoją drogą, ten stolik jest jakiś dziwny. Może i wam uda się kiedyś przy nim usiąść i przeżyć równie niezwykły dzień. W naszym programie udział wzięli. Nad warstwą muzyczną czuwała pani Iwona Jędrych wraz z zespołem utalentowanych muzyków i wokalistów w składzie. Marysia Cieśla, skrzypce śpiew. Zuzanna Krok, Oliwia Sikora, Julia Paryś, gitara śpiew. Kamil Pietrucha, fortepian kachon. Michał Dzikowski, saksofon tamburyn. Hubert Pietrucha, saksofon. Kamil Surman, akordeon śpiew. Emilia Paszko, Zuzanna Kędzior, Jakub Misielak, Filip Wszołek, Wiktor Pacocha, Kornel Ruch, śpiew. Autorką scenariusza i reżyserem naszego przedstawienia jest pani Agnieszka Zięba-Kubik. Pracowała nad warstwą literacką i techniczną stroną programu wraz z zespołem wspaniałych aktorów, filmowców oraz informatyków w składzie.
Mateusz Micek, uczeń. Magdalena Pociask, uczennica. Karol Mucha, Wincenty Witos. Piotr Misiorek, Józef Piłsudski. Weronika Piękoś, Katarzyna. Julia Ochał, Uosobienie Polski. Kacper Susz, uczeń. Oskar Mierzwa, Hubert Jakubek, kamera zdjęcia. Filip Żmuda, multimedia. Karol Kozdęba, techniczna obsługa sceny. Opiekę nad realizacją projektu, kostiumami i scenografią sprawowała również pani Katarzyna Czajkowska. Program poprowadzili Milena Bocheńska i Wiktor Bochowicz. Obchody 150. rocznicy urodzin patrona oraz roku Wincentego Witosa w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Rabczycach uważamy za rozpoczęte. Czym jednak byłoby świętowanie bez tradycyjnego przy takich okazjach poczęstunku? Zapraszamy teraz szanownych gości oraz wszystkich obecnych na tort przygotowany w naszej pracowni cukierniczej oraz na kawę lub herbatę. Świętujmy wspólnie.